Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam moi drodzy na partię Akibi Rubinsteina. Był to człowiek na partiach, którego się wychowywałem i absolutnie nie żałuję. Wspaniały, wspaniały szachista pierwszych dekad XX wieku, wybitny szachista, który no, zapisał się w czołówce światowej. On w pewnym momencie był pierwszy według Chessmetrics w rankingu FIDE na świecie. On miał ranking około 2789 w latach 1920, coś w tym stylu. Niesamowity wynik, niezwykle grał dobrze w szachy. Ja naprawdę jak przerobiłem jego dwie żółte książki, takie słynne, już nie pamiętam, kto był autorem, no ale one były tak wspaniałe, znaczy te partie jego były tak wspaniałe, końcówki były wyśmienite, technika gry była wyśmienita. Niestety, Akiba Rubinstein nie został mistrzem świata, no prawdopodobnie z powodów finansowych, bo kiedyś, żeby grać o tytuł, no to trzeba było mieć po prostu forsę, wyłożyć ją na stół i grać z aktualnym mistrzem świata o ten tytuł. Teraz już jest troszeczkę inaczej, wystarczy być świetnym szachistą, a reszta się na pewno znajdzie. Mój drodzy, jego przeciwnikiem tutaj był Erich Kohn, niemiecki mistrz, ale to nieważne, 1990 9. Rok, partia, powiem tak, partia była bardzo ciekawa pod kątem szkoleniowym. I zapraszam, nie będę tu dłużej przedłużał. Akiba Rubinstein grał kolorem czarnym. Ja specjalnie z perspektywy czarnych pokazuję, żeby zobrazować o co w tej partii tak naprawdę chodziło. D4 zagrały białe, D5, Skoczek na F3 i Akiba Rubinstein zagrał C5. Tak kiedyś grano, to było dosyć, dosyć popularne. Tu jest od razu walka. O centrum. Białe jednak zagrały c4 i to jest jak najbardziej dobry ruch. Pytanie do, do Was, moi drodzy widzowie: którym pionkiem zareagować i czy w ogóle? To znaczy, można zagrać na przykład skoczek f6, grać bardzo symetrycznie, można też zagrać e6, ale czy wybić, jakbyśmy mieli do wyboru, tym pionkiem na c4 czy drugim pionkiem na d4? To którym i, i dlaczego? Otóż Najlepszym wyjściem jest zbicie pionkiem z D na C4, bo tu się otwiera hetman i w razie czego jakby pionek zbił na C5, to wymieniamy hetmany. No i tak się dzieje. Pionek wybija na C5, co nie jest niestety najlepszym zagraniem ze strony białych, ale przypominam, 1909 rok grano w szachy jednak trochę inaczej i może tu jakieś inne względy ze strony białych były, że białe tak zagrały. No teraz to raczej e, się by nie spotkało e, takiego posunięcia. Poziom jest na tyle wysoki, komputery to tak y, rozpracowały, że y, większość osób wie po prostu jak grać. No ale dobrze, mniejsze z tym, pozycja ciutka lepsza dla czarnych z tego względu, że król jest zderoszowany, ale grać dalej trzeba, tu jest wszystko w figurach porówno. Skoczek na C6 ze strony Rubinsteina, E3 zagrały białe i goniec G4. Bardzo normalny, prosty ruch, który wiąże tutaj e, skoczka i na przykład można próbować zrobić długą roszadę lub próbować grać wieża D8. Myślę, że dosyć łatwe rozwinięcie figur. Goniec jednak zbija pionka, i tutaj czarne grają w tym momencie E6. Zobaczcie, pionki tutaj stoją na tym skrzydle bardzo symetrycznie. No, tak jakby się w lustrze obejrzały. No i tutaj chodzi głównie o to, żeby tego pionka na C5 zdjąć. A3 zagrały białe, goniec wybija. Tutaj debiut, debiutem, moi drodzy, debiut jest dosyć symetryczny. Po tych ruchach tutaj panowie sobie tymi figurami pograli. Goniec B2, widzimy strzał na G7, no więc skoczek na F6. I uwaga, absolutnie nie boimy się takiego wybicia i zepsucia tych pionów, z tego względu, że zostaje nam para gońców i ten goniec może sobie fajnie tędy kicnąć. I na przykład po skoczek D2 ewentualnie, żeby bronić tego skoczka, król E7. O, absolutnie króle 7, nie ma hetmanów, więc gramy tutaj królem w centrum, Wieże wchodzą na wolne linie. Ja myślę, że czarne mają ciut przyjemniejszą pozycję, ale białe też nie mają tu żadnej krzywdy większej. No, wygrywa ta osoba, która po prostu w szachy lepiej gra i e, może nie przegrywa ta osoba, która nie robi tutaj błędów większych. Moi drodzy, w tej sytuacji białe zagrały skoczek na d2. Król od razu zagrał na E7 ze strony tutaj naszego um, arcymistrza Akiber. Król zagrał na E2. I teraz jest kluczowy moment w partii, uważam, szkoleniowy. Otóż. Bardzo piękny ruch ze strony czarnych, no bo wydawałoby się, że wszystko jest w porządku i jest faktycznie w porządku, oczywiście. Białe żadnych problemów, czarne nie mają żadnych problemów, pozycja symetryczna. No i trzeba sobie jakoś poradzić w takiej sytuacji. Jeden bardzo ważny ruch. Zastanawiamy się, jeżeli na przykład nie wiemy, co zagrać, to możemy sobie włączyć takie myślenie pod tytułem: sprawdzę, która figura, znaczy zerknę, która figura przeciwnika stoi najlepiej. A która figura moja stoi najgorzej i spróbuję na przykład te figury wymienić. I to się w pięknie tutaj zgadza. Tak naprawdę, goniec B2 jest dobrą figurą, gdyż no, strzela w skoczka, aczkolwiek to też na przykład nie jest zła figura. To chodzi mi głównie o to, która figura jest taka dosyć aktywna, no bo ten goniec na przykład strzela w piana, więc tutaj się nic nie dzieje. A goniec D6 no, strzela tutaj w ścianę, tutaj nic ta, tak naprawdę nie robi, więc goniec zagrywa na E5. I to jest bardzo ładny ruch który może się naprawdę takim zawodnikom, którzy grają technicznie dobrze, strategicznie dobrze, może się podobać. To jest dobre posunięcie, moi drodzy. Goniec wybija, skoczek wybija i nie chodzi tutaj o to, żeby zaraz robić wszelakie wymiany na f3, czy zaraz wybijać gońca. Po prostu wymieniliśmy czarnopolaki. Wieża zagrała z h na c1. Wieża A na C8. Widzimy, że Rubinstein nie chce wybić jeszcze tego gońca, i, no, no, nie, nie chce. Dlaczego ma wybić od razu gońca? Skoro skoczek stoi tutaj świetnie i na razie nie jest przepędzany. I w tym momencie goniec zagrywa na B3. Oczywiście tu jest szereg innych możliwości, typu na przykład H3. Prawdopodobnie, lecz teraz wieża H na D8. Ostatnia wieża weszła do gry. Taki ruch można zagrać z tego względu, że jak tutaj nastąpi wymiana wież na C8, to na C1 ta wieża biała nie ma podparcia i nie może od razu na c1 zagrać, a my czarną wieżą zajęliśmy wolną linię, a w takich symetrycznych pozycjach niuanse decydują o tym, czy ktoś wygrywa, czy nie. E, dlatego też e, po wieża hd8 e, tutaj skoczek zagrywa na c4. No i R Akiba Rubinstein co robi? No cóż, e, moi drodzy, tutaj silnik na przykład wskazuje skoczek d3, tam potem goniec f5 i tak dalej i tak dalej, a czarne wybijają szereg wymian w tej partii nastąpił, no można powiedzieć remis, no i ja się zgadzam pozycja bardzo remisowa jednakże aktywność tutaj po stronie czarnych należy I Akiba trzeba powiedzieć takim był drugim kapablanką e, powiedzmy Carlsen przypuszczam, że też analizował partię Rubinsteina technika moi drodzy, technika jest coś wspaniałego, skoczek e4 jest to ruch, który Wskakuje tutaj skoczek na aktywną pozycję i coś tam już można próbować straszyć króla, ewentualnie jakaś tam wieża D2. Już się pojawiają fajne rzeczy w tym momencie. No ale król E1 i schodzi tutaj król ze wszystkich e, związań i cały czas się wszystko trzyma białymi. Na co czarne odpowiadają, myślę, że kluczowy ruch, który teoretycznie może dawać jakieś szanse, żeby spróbować wygrać tę partię. Otóż koniec zbija skoczka. Ważna decyzja. O co chodzi? Przede wszystkim psujemy strukturę przy tak ograniczonej liczbie figur już na szachownicy. Skoczek na D6 z próbą zbicia gońca. Goniec jednak ucieka. Ta pozycja, moi drodzy, myślę, że większość osób, które by grały, by się zgodziła na remis. Aczkolwiek wielcy klasycy tego remisu nie przyjmują i walka trwa dalej. Wieża C8 na wolną linię i król na D2, aby... Prawdopodobnie grać wieża C1 i wymienić te wieże i przy, przy okazji, no, król oczywiście tutaj zajmuje ważne miejsca, nie wpuszcza tej czarnej wieży. Jak zagrał Akiba Rubinstein? Moi drodzy, zagrał bardzo ciekawie, skoczek na C4. No i daje, teraz daje wybór białym, czy wymienić figury, czy nie wymienić figur. Otóż jeżeli król by odszedł na przykład z powrotem, czy na D1 no to możemy próbować tu się jakoś rozpychać pionkami i łapać tą przestrzeń. E, no ale pamiętajmy, że też jest związanie, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Może skoczek by zagrał na B2, jakoś znalazł ciekawą pozycję. Generalnie skoczki mogą tu być skoczek może tu być dosyć e, taką figurą e, zaczepną i e, psującą troszkę plany białym. No dlatego białe zbiły tego skoczka, wieża zbiła na C4. Mamy wieżówkę równą wieżówkę ale przypominam, że minimalnie, minimalnie tutaj czarne mają lepiej ze względu na zepsutą strukturę pionków. No i ta wieża bardzo chętnie, prawda, by chciała tego pionka prawdopodobnie zbić. I teraz białe się niestety mylą. Na co prawdopodobnie Rubinstein liczył, to znaczy liczył, no, daj jakiś wybór przeciwnikowi, każdy ma jakiś wybór. Można było zagrać f4 i prawdopodobnie pozycja byłaby remisowa, gdyż tam wieża nie wchodzi. E, tutaj Lasker nawet w komentarzu się wtrącił powiedział, że prawdopodobnie jest to nierozegrana, czyli remisowa pozycja. E, ale, 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 moi drodzy, białe zagrały wieżą na C1 i to jest ten błąd, który czarne mogą wykorzystać. Jak zagrać czarnymi? Otóż, e, no, proszę spróbować, e, jak ktoś ma ochotę. Materiał stop poszukać odpowiedzi. I jest to ruch tak, moi drodzy, to jest wymiana wieżyczek. Doszliśmy do pionkówki, e, która właśnie e, pokazuje tutaj e, te pewne słabości w obozie białych. Przypominam po raz trzeci zepsuta struktura pionków. Na to e, tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę. I teraz pytanie, jak grać taką pionkówkę? Jeżeli pionek z F3 stałby na G2, no to jest totalny remis, totalny remis. Bez problemu tutaj ten remis można by było uzyskać. Ale pionek stoi gdzie indziej. I jak grać, żeby tę końcówkę wygrać? Otóż szukamy słabości u białych. I tę słabość tutaj wypatruje w polu H2, w pionku H2. No więc Rubinstein leci królem po tego pionka. To jest prosty plan. Król D2, król G5, król E2, król H4, król F1, król H3, król G1. Tak trzeba było białymi grać, żeby tego piona bronić. Zobaczcie, zaawansowany król na H3, pasywny król na G1. To nie zmienia faktu, że to nie musi być wygrana dla czarnych, oczywiście, ale czarne mają więcej tutaj do powiedzenia. Dlaczego? W takich sytuacjach trzeba próbować skracać dystans pionką białym w tym momencie. Otóż ruch B5 byłby świetnym posunięciem, aby tutaj zatrzymać dwa pionki, i dzięki temu posunięciu byśmy mieli w zapasie tempo posunięcie A6, co będzie bardzo ważną kwestią w tej końcówce. Lecz można zagrać też ruch E5 i to jest tak samo dobry ruch. Pionek bardziej wysunięty idzie jeszcze wyżej i tu się wszystko pięknie trzyma. F4 jest niemożliwe, bo po prostu zbijamy król G4, zdejmujemy pionka i pionek więcej w pionkówce. No to jest sprawa przesądzona. Lecz można byłoby na przykład białymi zagrać posunięcie E4 w tej sytuacji. Zagrać posunięcie właśnie E4, lecz to też nic nie daje. Dlaczego? Pokazuje prosty schemat. Pierwszy ruch to B5, dlatego że białe muszą być przywiązane cały czas do pionka H2 i grają królem na H1. B5, jak już wspomniałem, zatrzymują te dwa piony. I w tym momencie ruch G5. Wydaje się dziwny, ale zaraz zobaczycie o co chodzi. Król G1, H5. Król H1, H4. Bardzo ważny ruch. Po Król G1 mamy ruch G4, moi drodzy. Po wymianie król wybija. I król chce zagrać na f3. Można w tym przeszkodzić, grając królem na g2, ale jest właśnie ruch h3, który odpędza króla. I po król f3 zdejmujemy pionka na e4. Dalej sprawa jest już prosta z przewagą pionka. Jak poszło w partii? Otóż po ruchu e5 król zagrał na h1, i tutaj czarne grają ruch b5. Bardzo dobry ruch po raz kolejny. Król zagrał na g1. Posunięcie F5, król H1, posunięcie G5, król G1 i H5. Zobaczcie, co te pionki tutaj zrobiły. Pionki czarnych stoją w pełnej gotowości, żeby tutaj rozdawać karty, mówiąc kolokwialnie. Moi drodzy, teraz król zagrał na H1. Za dużego wyboru tutaj nie ma. I w tym momencie trzeba znaleźć plan, żeby jakąś zrobić dobrą, powiedzmy. Dobry przełom. O, tego mi brakowało słowa, tego słowa mi brakowało. I jak to zrobić? Można sobie zatrzymać materiał, spróbować znaleźć opcję, żeby tę partię wygrać. Jest tu kilka opcji, tak naprawdę wszystko zmierza ku jednemu schematowi. Otóż w partii nastąpiło G4. No i po tym ruchu, jeżeli będzie bicie pionkiem na G4, to odbijamy pionkiem z F i schemat działania będzie taki sam, jak będzie w partii. Jednakże pionek zagrał na e4. Próba jakieś tutaj, e, o, jakiegoś tutaj oszu, oszukania czarnych po tym ruchu można by było zbić. No ale to jest proste. Oczywiście wybijamy na e4. Pionek wybija na e4 i ruch h4. Po król g1 jest ruch g3. Po biciu i po biciu czarnych białe się poddały. Dlaczego? A dlatego, że po biciu na g3 król wybija, i bardzo łatwo zbijamy pionkę e4. Przewaga no, jest wygrana. Nie ma co dyskutować. Lecz y, na przykład y, w tej sytuacji. Jeżeli król zagrałby na przykład na F1, no to trzeba y, też uważać y, na przykład na bicie na F2, y, aczkolwiek ten ruch również wygrywa, ale myślę, że jeszcze szybciej i ciekawiej można zagrać ruch G2. Po tym posunięciu król G1, no i te ważne tempo, które jest tutaj kluczowe, bo jakby nie było ruchu A6 w partii, to y, czarne miałyby tutaj problemy, bo trzeba było odejść królem i byśmy stracili pionka. Więc ruch A6 daje to tempo. Po ruchu np. F3 jest król G3. F4, no pata nie ma, bo zbijamy pionek, idzie i na końcu mamy pięknego mata pionkiem. Tak mogłoby być, tak nie było. Ja myślę, że y, Akiba Rubinstein może być świetnym wzorem dla osób, które y, lubią grać ruch D4, Gambit hetmajski, lubią grać końcówki, wieżówki. Piękny szachista, wspaniałe partie. Polecam serdecznie. A tymczasem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.